Legia Warszawa kontra Lech Poznanie. Sobotni wieczór przy ulicy Łazienkowskiej 3. Stadion w warszawskiej Legii. Komentarz Szwakowski, Szaranowicz, oczywiście nonsense. A komentować to spotkanie dla Państwa będzie miał przyjemność Łukasz Jurat-Jurkowski. Po brzegi wypełniony stadion warszawskiej Legii. Fantastycznie i fanatycznie dopingująca publiczność. Na boisku pojawiają się bohaterowie dzisiejszego szlagieru, a kolejki. Piękna zielona murawa Pepsi Arena. Dzisiaj Legia, białe koszulki, czarne spodenki, w niebiesko-białych barwach tradycyjnie Lech Poznań. Zobaczmy zatem, w jakich składach rozpoczną obie ekipy dzisiejsze spotkanie. W bramce Kuciak, Bereszyński, Rzeźniczak, Junior, Brzyski, to linia obrony warszawskiej Legii. W środku Wdoliak, Jodłowiec, na skrzydłach Kucharczyk, Żyro, a w ofensywie Miro Radowicz oraz Orlando Sam. Przywitanie obu ekip, a w międzyczasie zobaczmy Lech Poznań w bramce Kotorowski. Obrona Kędziora, Wąkiewicz, Kamiński, Enriquez, Pawłowski, Drewniak, Linecki, Rowręcicz. To linia pomocy z przodu, Ubi Pari i Kasper Hamalainen. Bez wątpienia mecze Legii i Lecha, a to spotkania, które zawsze dobrze się ogląda, kości bez wątpienia będą trzeszczeć. Gotowi zawodnicy Lecha, gotowi również zawodnicy warszawskiej Legii, aby rozpocząć bój w drodze mistrza Polski. Nikodem Dworaczyk, sędzią tego spotkania, no on będzie musiał się tutaj napracować. Już Lech Poznań gotowy, aby ten mecz rozpoczynać. Oficjalna piłka ekstraklasy Brazuka, tak jest, ta sama, którą grali zawodnicy na brazylijskim mundialu. Także powiem, w Brazylii na boiskach ekstraklasy. Zaczynamy, Lech Poznań kontra Legia Warszawa. Hit kolejki przy Łazienkowskiej. Już atakują wysokim pressingiem zawodnicy warszawskiej Legii. Nie ma faulu, nie przerwał tego sędzia. No teraz zastosował przywilej korzyści, ale szybciutko odbiera piłkę w Doliak, a więc sędzia miał pewne prawo, aby wznowić tam, gdzie było przewinienie. Kamiński. Czy długa piłka? Króciutko jednak do swojego kolegi. Tam jest blisko i widza w Doliak. Ryzykownie. I już defensorzy warszawskiej Legii. Kuba Rzeźniczak pięknie wplątał się w akcję zespołu Giroud. Świetne podanie do Radowicza, który nabiera szybkości. Teraz jeszcze fantastycznym zwodem robi sobie miejsce na boisku, ale wplątał się to wszystko Wołąkiewicz. Miro Radowicz, fantastyczna forma w tym sezonie, ale Tomek Jodłowiec, który tam sunął ślizgiem pod zielonej murawie, nie zdołał odebrać się piłki. Robi to Brzyski. Rzeźniczak do skrzydła, tam jest Bereszyński, podanie do środka, gdzie czeka Żyro. Radowicz już szuka miejsca, jest podanie Orlando Sa, który nabiera szybkości, ale wszystko wkładał się Karol Linetti, odbierając piłkę napastnikowi warszawskiej Legii. A Linetti chyba nie ma pomysłu, co z tą futbolówką zrobić. Długie podanie, ale tam czeka, takie jest, dosta Junior i szybciutko piłka w posiadaniu warszawskiej ekipy. Niestety zabrakło centymetrów, aby Orlando Sa uporał się z tą piłką, ale jest Miro Radowicz, niezawodny, szybciutko, teraz sklepą Orlando Sa, jest piłka przy nogach Radowicza, jeszcze podanie, pusta bramka, niestety, obrońcy Lecha Poznań rozwiązują cały konflikt pod bramką, bezpardonowo atakuje rywala Costa Junior, czy będzie upomnienie żółtą kartką? Tak jest, żółta kartka dla Dosty Juniora. Czy to był faul na żółtą kartkę? Oczywiście wszelkie niejasności powinien wyjaśnić tam niebawem pan Sławek. No bezpardonowy atak, a więc może delikatnie żółta kartka zasłużona. Gdzieś tam do spotkania 0-0 przy Łazienkowskiej. Długa piłka, ale tam czeka oczywiście Kuba Rzeźniczak na takie prezenty. A prosto padła piłka, Kasper Hamalainen broni wszystko, Dusan Kuciak z trudnością, ale szybciutko do kontrataku zabiera się warszawska Legia. Jest Kucharczyk, próbuje kiwnąć rywala, znalazł sobie miejsce, jest Orlando Sa, który będzie szukał, tak jest, Miro Radowicza. Ten obraca się z piłką bardzo efektownie. W jakiej formie jest Miro Radowicz? Nie trzeba nikomu tłumaczyć, podanie prosto padłe, Żyro! I wprost posłał siatkę bramki strzeżonej przez Kotorowskiego. Świetna to była akcja, nie ma czasu na powtórki, 27 minuta. Zwiększymy troszeczkę ofensywy zespołu warszawskiej Legii. Kotorowski, długa piłka, tam czeka oczywiście
Nasza warszawska skała twierdza Tomek Jodłowiec. Po raz kolejny klepka jest w Doliach, jest Kuchy, ale podanie adresowane do Żyro, który wchodzi na pozycję. Po raz kolejny Michał Żyro! Świetne podanie od Wida Romowicza. Idealnie na bramkę zawija nasz skrzydłowy Michał Żyro. Skanduje teraz jego nazwisko warszawska publiczność. Gdzieś tam odpalone raty, czego nie pokazuje telewizja, ale cieszy się warszawska bracie na ten wynik, który otworzył pewnym strzałem z prawej nogi. Michał Żyro mógł tylko odprowadzić piłkę z rokiem Kotorowski. Fantastyczna, 31 minuta, Michał Żyro wpisuje szalistę strzelców i jedziemy dalej. Rozpoczyna Lech Kasper Hamalainen, ale gdzie sam na takich grajków jak Jodłowiec w Doli. Ponownie Żyro, Jodłowiec do skrzydła, tam jest Brzyski. Wychodzi, aby pokazać się Jodłowiec, podanie do Kucharczyka. Świetny zwód Michała Kucharczyka, on karmiony na to dzień rybą i tatarem. Ma wiele agresji, energii do tego, aby walczyć o każdą piłkę. Powalczył teraz w górze Orlandosa również, ale nieskutecznie wybijają na aut zawodnicy poznańskiego Lecha. Orlandosa powalczy również o piłkę teraz. Nie Żyro, niestety na spalonym. A czemu sędzia gwizdnął, skoro Michał Żyro nie doszedł do piłki? Pozostaje to oczywiście tajemnicą Żyro i sędziego liniowego. Przy okazji sędziego liniowego warszawska publiczność już teraz skanduje popularne dla liniowych hasło. Długa piłka Enriqueza, tam w środku czekał na nią Drewniak. Podanie do linii tego i po raz kolejny będzie musiała natrudzić się obrona warszawskiej Legii. Świetnie Tomek Jodłowiec odbiera piłkę i wychodzi na pozycję czystą. Nie była spala decha, Tomek Jodłowiec, będzie szansa na wyśrodkowanie. Jest tam Orlando K, skacze do piłki również Miro Radowicz. Jest Michał Żyro, który teraz poprawia, ale co to było, gdzie to było? Pozostawiamy bez komentarza, albo jakby powiedział Darek Szpakowski w FIFA 14, była to czystej wody masakracja. A przejęcie jest i Kuchy i będzie jeszcze walka i do środka pozycja, ale nie udało się odebrać. Pressing wystarczy, aby kędziora popełniły kolejny błąd. Długa piłka, jest tam Radowicz, będzie chciał dośrodkować, tak jest, bo tam czekają kolejni zawodnicy, ale niestety tych zawodników, których anonsowałem, tam na linii pola karnego nie było. Jeszcze długa piłka od Bereszyńskiego. Jodła, obie strzeli z dystansu, ale szanują piłkę teraz zawodnicy warszawskiej Legii. Świetna piłka, jest Kucharczyk. Jeszcze jest szansa, by podwyższyć wynik, ale zaplątał się troszeczkę Michał Kucharczyk w polu karnym poznańskiego Lecha. Trwa nawałnica, oblężenie, isty blitzkrieg warszawskiej Legii, a sędzia przerywa to wszystko, aby piłkarz obognił, zaczyna przerwę. 1-0 po bramce Michała Żyro w pierwszej połowie. Efektowna fryzula Robrencicza, ale Jakub Kosecki również efektownie uczestana. Może na drugą połowę gdzieś wyjdzie, zobaczymy. Henning Berg niezwykle robi zmiany. Posiadanie piłki na korzyść Legii, bramki również, jedziemy dalej. Nic nie zmieniamy, Henning Berg nie robi zmiany, tym bardziej w przerwie. Rozpoczynamy, Kuchy, jest Tomek Brzyski, który już się rozpędzał, tam troszeczkę ręką pomógł sobie Pawłowski, ale oczywiście sędzia tego nie widzi. Zdziwiony jest tym rozwiązaniem sytuacji Brzyski, ale wciąż przy piłce utrzymuje się warszawska Legia. Podanie po raz kolejny, Tomek Jodłowiec ma stronę pustą, tam jest Bereszyński, który teraz zaczyna się rozpędzać i już gubi rywala, był fal, ale czemu sędzia to przerwał? Trzeba było zastosować się przy korzyści, a tu jeszcze dwa strzały Żyro, jeden celny. I ten celny to oczywiście strzał na bramkę. Teraz szansa z rzutu wolnego. Dośrodkowanie Michał Żyro. Poszuka tam swojego kolegi z drużyny. Nie udało się. Jeszcze trzeba walczyć teraz o piłkę. Jeszcze będzie sytuacja strzelecka za warszawskiej Legii. Zablokowany jednak w tym kotle nóg Jodłowiec. A teraz świetnie poradził sobie z rywalem Rzeźnik. Chociaż teraz faulowany, ale jednak faulowany gracz warszawskiej Legii. Proszę, Kaspar Hamalainen protestuje. Zmiana również rozgrywającego, rozpoczynającego tą akcję. Jest Tomek Jodłowiec cofnięty. Szybciutka piłka do Iwity Wdoliaka. Jest Legia Warszawa tłumnie zgromadzona pod bramką Lecha. Jest odegranie, jest Żyro. Kolejne dośrodkowanie, ale tym razem za głęboko i nie miał problemu ze złapaniem futbolówki Kotorowski.
Tak sobie myślę, co w tej chwili robi Dusan Kucjak. Na pewno czyta jakąś gazetę, bo niewiele zagrożeń. Tym bardziej, że po raz kolejny fantastycznie spisuje się i Witaw Doliak. Szuka swojego rywala. Ajka doprowadzi teraz Flinkiem. Świetne przejęcie. Miro Radowicz nabiera teraz Kasper Hawelen prędkości. Jednak nie. Lovrencic. Czy decyduje się na indywidualną akcję? Straszy go tam nasz warszawski pitbull Michał Kucharczyk, który świetnie teraz zablokował podanie. I jeszcze walka. Nie ma faulu, nie ma mowy o faulu. Radowicz nabiera prędkości. Czy doczeka się podanie od Orlando Sa? Nie, wybiera jednak inny wariant nasz napastnik. Świetnie teraz, świetnie. Próbuje Legia Warszawa od razu pressingiem zaatakować i ten pressing przynosi skutek w postaci odbioru piłki. Witam Doniak. Aj, zabrakło troszeczkę siły na oddanie strzału. Jeszcze próbował dobitki, ale wplątał się w to wszystko Luis Enrique. 65 minuta spotkania. O proszę, podwójna zmiana Lecha Trauka za Drewniaka. Pyk, dośrodkowanie. Orlando Stan kakał tam wysoko, ale nie na tyle, aby sięgnąć futbolówkę. W kontrataku teraz Lech Poznań. Tomek Jodłowiec już szarpie swojego rywala za koszulkę. Sędzia jednak nie dopatrzył się przewinienia warszawiaka. I Kuchy po raz kolejny bezpardonowo. Jest Tomek Brzyski. Oj, niestety dostawił troszeczkę za dużo miejsca. Ale spokój, spokój. Dosty juniora. I teraz po raz kolejny warszawska Legia. Jest podanie prostopadłe. No niestety ma problemy Orlando Sa w tym spotkaniu, aby utrzymać się przy piłce. Nie ma tych problemów z odbiorami Kuba Rzeźniczak. Świetne podanie. Po raz kolejny. Teraz akcja Brzyski, Kucharczyk. Ileż tych akcji już zdobili zawodnicy. I Orlando Sa będzie chciał wykorzystać warunki fizyczne, aby przekroczyć rywala. Niestety nie udało się. Marcin Kamiński, mimo skromnej muskulatury, jednak zdołał przeknąć obrońcę Legii. Atakującego Legii, przepraszam emocje, ale poziom emocji naprawdę bardzo wysoki. 76 minuta podanie, a i niewiele zabrakło, aby tutaj Orlando Sa wykorzystał błąd Kotorowskiego. Piłka wyjdzie na aut i aut dla drużyny warszawskiej Legii. Znawia grę Michał Żyro. Podanie do Bereżyńskiego, który ma problemy z opanowaniem piłki, a nie miał ich Kasper Hamalainen. Lech Poznań w ataku. Ale świetny, kolejny świetny odbiór. Teraz wysoko, wysoko i agresywnie rzuca się do obrony Lech Poznań. Nabiera prędkości Bereżyński. Mija jednego, drugiego rywala. Zatrzymał się, nie wiadomo po co. Dośrodkowanie. Tam jest Orlando Sa, ale nie było sytuacji, aby oddać się celny strzał głową. Teraz 4 na 2. Ale świetnie dostaje junior. Nie daje sobie wybrać piłki. I jeszcze będzie szansa, aby skontratakować teraz. Czy staje tam strona? Nie zauważył swojego kolegi z zespołu. I Witaz Doliak. Ale świetnie teraz Kownacki z wodem jednego, drugiego legionistę położył na trawę. Plątał się to jeszcze Brzyski, aby piłkę ekspediować na rzut rożny blokujący dośrodkowanie Kownackiego. Jeszcze jedna zmiana. Keita za Kaspera Hamalainena. 88 minuta. Groźna sytuacja pod bramką Legii. Rzut rożny, dośrodkowanie. Wychodzi Dusan Kucjak. Świetnie piątkuje, ale piłka spada pod nogi Kędziory. Będzie jeszcze szansa Lecha. Nie! Szybciutko w dole, jak wyjaśnia sytuację. I teraz będzie szansa na kontratak. 4 zawodników warszawskiej Legii. Rozpędza się Żyro. Brakuje siły. Jest piłka do Radowicza. Ale troszeczkę za lekka. I miał szansę Kotorowski spokojnie tą piłkę skontrolować. Jeszcze Kucharczyk powalczył. I to jest koniec spotkania. Legia Warszawa kontra Lech Poznań. Szlagier kolejki. Brawo Stowy. Miro Radowicz. Współautor sukcesu. Michał Żyro. Fantastyczna bramka właśnie z podania Miru Radowicza. Dziękuję za emocje przy Łazienkowskiej. Do zobaczenia. Nie wiem kiedy, bo nie wiem, czy będzie mi się chciało nagrywać jeszcze takie głupoty, jak właśnie teraz. Za stronniczy komentarz absolutnie nie przepraszam, był celowy. Pozdrawiam Kazia Węgrzyna, którego jestem wielkim antyfanem. A my jeszcze raz zobaczmy najlepsze akcje w wykonaniu warszawskiej Legii.